4% PKB, które mamy dzisiaj w Polsce, to jest dobry poziom europejski. Chodzi o rozdawnictwo pieniędzy międzynarodowym gangom. To jest rozdawnictwo. Widzisz, ale no. Na dłuższą metę tego rodzaju zmiany, jeśli mają być kontynuowane, umacniane, muszą prowadzić także... Złodziejstwo, proszę Państwa, i teraz na policję myśmy dzwoniły, to znaczy, na policję, że kran, z ulicy kran ukradli. My no. Musimy doprowadzić do szybkiego, tak. Na miarę dzisiejszej Europy, nawet bo to ulic. Nie są czasy, kiedy państwa mogły się rozwijać, nie wiem, 7-8% rocznie, radio ale 4-4,5, około 5 to jest możliwe i ta polityka musi być jednocześnie w ten sposób realizowana, by nie oznaczała, iż w Polsce mamy coraz mniej tego, co polskie. Tylko wręcz odwrotnie. Ma ta polityka oznaczać, że w Polsce jest coraz więcej własności w polskich rękach. Właśnie. O to chodzi. Taką politykę podjęliśmy. Taką politykę podjęliśmy, podjął ją Mateusz Morawiecki jako wicepremier i minister finansów, później już jako premier i trzeba powiedzieć, że naprawdę z bardzo poważnym sukcesem. Ja... I to jeszcze wspierane przez polskie sądy też współpraca z firmami lichwiarskimi, Profikredyt z Bielsko-Białej. A Assa, tak to finanse, Provident i Bocian i DP po 2-3 razy więcej mocną, płacą. Jednocześnie wspartą, rozsądną polityką gospodarczą. To bardzo ważne, proszę Państwa. To bardzo ważne, bo to, że my uprawiamy rozsądną politykę gospodarczą, to jest bardzo często właśnie kwestionowane. I co więcej, niemała część naszych obywateli, nawet tych, którzy nas popierają i być może będą na nas głosowali, uważa nie wiedzieć czemu, że lepszymi specjalistami od gospodarki są nasi konkurenci. To jest dziwne, ale to jest po prostu wmówione. Wmówione, a poza tym jak ludzie chodzą w garniturach od Armaniego, prawda, no to wyglądają na dobrych specjalistów, ale proszę Państwa, nie daj nam, Panie Boże, takich specjalistów. Myśmy wykazali w sposób oczywisty, że my po prostu potrafimy, a oni nie potrafią. Nie potrafią i jednocześnie nie mogą, bo żeby zmienić sytuację gospodarczą w Polsce na taką, jaką mamy dzisiaj, to trzeba było potrafić, ale też trzeba było być wolny od różnego rodzaju powiązań. Jeżeli ktoś takie powiązania ma, to wtedy po prostu nawet jakby potrafił, to i tak nie może. Ja nie chcę tutaj rzucać żadnych oskarżeń, ale sapiendi sat, mądremu dość. Każdy wie, jak to musiało być. Mieliśmy komisje śledcze, które pokazywały, że władze wiedziały, co się dzieje. No, że władze wiedziały, ale ja mówię tu też o sądach, że sądy jeszcze do tej pory wiedzą, są rozpuszczone jak dziadowski bicz. Ja tutaj też mam do czynienia z sądem. Alternatywa, która jest w tej chwili przed nami, to jest także alternatywa między rządami tych, którzy potrafią i mogą. Michał Stalesz, to kierownik sekretariatu. A to będziemy wszędzie rozpracowywać. Aha. Ale ten niesprawiedliwy, zły ustrój, o którym mówiłem, który zresztą miał różne fazy, mówiłem w Lublinie, że ta ostatnia... Rozkradanie Polski przez różne opcje. Flagą, najpierw to troszeczkę coś dać, społecznej gospodarki. Wiesz, to także kwestie ona mówi, że ta pożyczka jest tania. Tak, no tania. Tradycje.
na polskość. Bo chcecie to najpierw coś dać, żeby potem, wiesz, okraść. To, jeśli chodzi o przeciwników politycznych, widzisz? Przemysł pogardy. Ona nie ma witamin, to dziecko nie ma witamin i jest przewrotna. I nie może za bardzo funkcjonować sama, żyć. Zupełnie inni, a Polacy byli tych zbrodni ofiarami. To sytuacja... której Polak wedle tego planu, tego projektu miałby się wstydzić swojej przeszłości, wstydzić swojej polskości. Pełno mamy, proszę Państwa, złodziei, jak to złodziei, ale pełno Judaszy, że poskarżą się na Polskę za plecami jej. Rozumiesz? No. Poskarżą się na Polskę za jej plecami. Bardzo chętnie, bardzo szybko. Niektórzy mówili, zostawcie to, tu nie da rady, zbyt wielkie siły działają przeciw nam. Ci, którzy są zainteresowani w tym, by... A jeszcze skurwysyny chciały, żeby tym komuchom przywrócić pieniądze, co im były zabrane. Ja uważam, że to jest bardzo mądre postanowienie. Aha, i jeszcze tym kancelariom zabrać też, bo tutaj, wiesz, odpowiada sąd, ale tu kancelaria Signi mówi, a to, co sąd mówi, to nie ma, że wiesz... Te kancelarie wcielają się już jakby w sąd, bo tak autorytarnie i tak butnie rozpuszczone jak dziadowski bicz, by chciały tu, wiesz, gadać jak sąd. No tak, no mam takie tu, wiesz. Na 1 września tego roku doręczenie odpisu pisma, że sekretariat Sądu Rejonowego dla Warszawy, Pragi Południe, Wydział Cywilny, zgodnie z zarządzeniem sędziego 16.09 w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie Equest Debit 2 Funduszu Sekuratyzacyjnego zamkniętego, niestandaryzowanego 50 słów określeń przesyła odpis odpowiedzi na sprzeciw. Tak. A tutaj nie ma nic, co mówi sąd, tylko mówi kancelaria Signi. Tak. Po 68 roku. No szukajmy. Jeszcze Signi, jeszcze. Na zachodzie. Tylko dlatego, że był także co najmniej tolerowany przez polskie elity. Najpierw te komunistyczne. Polskie elity. A później te postkomunistyczne. Komunistyczne i postkomunistyczne. Z drugiej strony po żydowsku z Wrocławia. Kancelaria Signi. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Oczywiście ten wywód o różnicach mógłbym tutaj ciągnąć bardzo długo. Zupełnie nowa jest sytuacja w sferze bezpieczeństwa. Też nie mamy dzisiaj prezydenta, który jeździ pouczać prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak żonę trzeba pilnować. Jak się bigos robi, tylko rozmawiał o bardzo konkretnych sprawach odnoszących się właśnie do naszego bezpieczeństwa. Nie mamy premierów, którzy uważają, że w gruncie rzeczy czym jesteśmy słabsi, czym tym bezpieczniejsi. No taka teoria w Polsce obowiązywała w XVIII wieku. No i czym się skończyła, to każdy wie, rozbiorami. Otóż dzisiaj jesteśmy i silniejsi militarnie, i się umacniamy militarnie, i jesteśmy też silniejsi tym, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem NATO, a nie byliśmy nim przedtem. Pamiętajcie Państwo. I to wszystko zostało uzyskane w stosunkowo krótkim czasie, niespełna 4 lata. Co można uzyskać w kolejnych? Szanowni Państwo, można zrealizować plan, bo dzisiaj już jest taki czas, że po tym, można powiedzieć, wstępnym okresie taki plan trzeba już sformułować i nazwać. To jest plan budowy polskiej wersji państwa dobrobytu. My możemy w ciągu kilkunastu lat, i to jest ocena ekonomistów,
a nie nasza, ekonomistów z SGH. To nie jest uczelnia, która jakoś specjalnie kocha Prawo i Sprawiedliwość. Możemy dogonić przeciętną Unię Europejską, dzisiaj mamy 71%, w parę lat później możemy dogonić Niemcy. Możemy być naprawdę państwem na bardzo wysokim poziomie, państwem dobrobytu w całym tego słowa znaczeniu. Ludzie się ratują jak mogą, ale wiesz, ten Kościół katolicki to więc też, jako ten, który ma być zniszczony, też przeszkadza. Że będą bardzo bliskie pensjom naszych zachodnich sąsiadów, ale także w sensie zabezpieczenia w innych dziedzinach. Kilka godzin temu w Opolu rozmawialiśmy o służbie zdrowia. Pamiętajcie państwo, myśmy już zwiększyli wydatki na służbę zdrowia o połowę, a do 2024 roku one mają być podwojone. To już ma być wobec 73 miliardów w 2015 roku, a może 2014, tej chwili nie pamiętam, ale w każdym razie na przełomie naszych i ich rządów to ma być 160 miliardów, czyli dwa razy więcej. Dwa razy więcej, uwzględniając inflację. Jeżeli jej nie uwzględniać, to więcej niż dwa razy więcej. I proszę państwa, w innych dziedzinach, w dziedzinie dostępu do kultury, w dziedzinie ochrony środowiska, niezwykle ważny dzisiaj problem, realny problem, bo czy klimat zmienia się na świecie dzięki działaniom człowieka, czy też nie, czy przyczyny są inne, to naukowcy się o to spierają. Ale że smog nam szkodzi, to co tego wątpliwości nie ma. My z tym smogiem podejmiemy wojnę i ją wygramy. Wszędzie to dzieje. Komunikacji, tutaj też jest wielki postęp. Ja jeżdżę po Polsce od 30 lat. Wszędzie złodzieje. Gigantyczną różnicę. I żebrzą i kradną. Właśnie z lat 90. czy nawet. Bardzo dobrze, że ten Kaczyński to mówi, bo to, co państwo słyszą, to połówka. W gruncie rzeczy wszystkich usług społecznych w każdej sferze, która dotyczy milionów ludzi. Tu można dokonywać ogromnego postępu, można się zrównywać, można tworzyć społeczeństwo, które nie będzie musiało mieć, nawet jeżeli ktoś ma tendencję do kompleksów, no bo najlepiej je nie mieć. Proszę państwa, ale nawet jeżeli ktoś ma tendencję do kompleksów, to nie będzie musiał mieć żadnych kompleksów. I opieka osób niepełnosprawnych, wysokie pensje, proszę państwa, opieka jak na zachodzie osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich i intelektualnie, bo tutaj wiesz, ciemnota, to mówię, o debilka, wiesz. Różne jej elementy, szacunek do polskiej historii. I sądy też. Ona myśli, że jak jest osoba intelektualnie niepełnosprawna, to jest albo ubezwłasnowolniona, albo co? To nawet pracować może, proszę państwa, jedynka. Czyli taki, co jest ubezwłasnowolniony. Nawet taki może pracować. Jest atakowana dzisiaj, to jest akcja pewnie w jakiejś mierze także zewnętrznie inspirowana w Polsce. Musimy się jej przeciwstawić. Musimy jej się przeciwstawić w imię tradycji, w imię wartości, w imię tego, co nam bliskie, ale także z powodów całkowicie racjonalnych. Każdy człowiek, który choćby troszkę zna historię Polski, ale przede wszystkim w tym wypadku historię świata, wie, że ta cywilizacja, w której dzisiaj żyjemy i która dzisiaj w gruncie rzeczy opanowuje w jakiejś mierze cały świat, czy przynajmniej większość świata, cywilizacja chrześcijańska, oparta też o grecką filozofię i prawo rzymskie, to najbardziej życzliwa cywilizacja, życzliwa człowiekowi w dziejach świata. Dobrze on to mówi, dobrze, że on to mówi, bo nie jest najlepsza, ale najbardziej życzliwa. I kto podważa jej fundamenty, ten w gruncie rzeczy podważa to wszystko,
co tworzy nasz świat, ten, w którym żyjemy, jest tak innym sprzeczna, tego, bo tutaj państwo macie przecież wypociny. Jakie wypociny? Środków masowego przekazu. No. Od tego świata, gdzie ludzi się masowo morduje, gdzie mamy do czynienia z despotiami, gdzie mamy do czynienia z zupełnym pogardą dla praw jednostki. Jeśli chcemy utrzymać w Polsce demokrację, prawa człowieka, to musimy tego właśnie bronić. Ci, którzy tego nie rozumieją, nic nie rozumieją. Właśnie. I musimy, proszę państwa, bronić także wolności, bo to jest też fundamentalna część właśnie tej cywilizacji, ale też niezwykle ważna, podstawowa część naszej polskiej tradycji. Już Kadłubek na przełomie XII i XIII wieku w swojej kronice pisał, że Polacy to naród ludzi wolnych, naród, który się nigdy nie dał stłamsić, zdominować. Niezależnie od tego, ile tam było w tym wszystkim różnego rodzaju bajek, bo nie jest to kronika w sensie historycznym, jeżeli chodzi o przekaz faktów, no z tymi faktami szczególnie blisko związana, ale idea jest oczywista. Ta idea wolności dziś wykazuje to w swojej historii Polski profesor Andrzej Nowak. Idea wolności jest ściśle związana z polskością, a dziś wolność jest, szanowni państwo, w wielu krajach świata, także niestety w Europie, na zachód od naszych granic, bardzo zagrożona. Bo weźcie, proszę państwa, choćby rzecz taką, taki przykład z bardzo nieodległego czasu, kilka czy kilkanaście dni. Szkocki uczeń w swojej szkole mówi, że są tylko kobiety i mężczyźni, a innych płci nie ma. Czy to jest prawda, czy nieprawda? Szanowni państwo, ja sam nie byłem tutaj w tych sprawach szczególnie biegły, ale no, teraz wiem, że różnice między kobietą a mężczyzną są widoczne już na poziomie komórek. Już komórka żeńska radykalnie różni się od męskiej. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Każdy, jeżeli nawet ma jakieś zmiany, jakieś odmienności w tej sferze tych tak zwanych drugorzędnych cech płciowych, to i tak jest albo kobietą, albo mężczyzną. Ale co dzieje się z tym uczniem? Zostaje najpierw zawieszony w prawach ucznia, następnie wyrzucony ze szkoły, bo stwierdza się, że albo ma milczeć, albo musi odejść z tej szkoły, bo takich herezji, jak twierdzenie, że są tylko dwie płcie, tam głosić nie wolno, bo jest ich więcej, przy czym no, niektórzy już dochodzą do przeszło 80. I co tutaj jest istotne? Tu jest z jednej strony oderwany od faktów pogląd, pogląd mający charakter czysto ideologiczny, bo to właśnie ideologie tworzą takie systemy, które są całkowicie oderwane od faktów i bardzo wielu ludzi potrafią niekiedy opanować, ale z drugiej strony mamy już represje i to represje o charakterze administracyjnym, wyrzucenie ze szkoły. I tego rodzaju przypadków, także represje o charakterze karnym, na przykład za stwierdzenie, że z pary dwóch homoseksualistów nie może być dzieci, mamy także w innych krajach. Nie możemy dopuścić, żeby coś takiego pojawiło się także w naszej ojczyźnie, ale już są tacy, którzy to proponują i są po tamtej stronie. Po stronie tej ewentualnej koalicji, koalicji nie między PO a dawną Nowoczesną, tylko tej szerszej, która by powstała, gdybyśmy nie wygrali tych wyborów w sposób bezwzględny. Zresztą dosłownie wczoraj, czy dziś może nawet, jeden z przedstawicieli tej koalicji PO Nowoczesna stwierdził, że także eutanazja powinna być w Polsce dopuszczona, czyli zupełne odrzucenie ochrony życia. Otóż
To jest ten prawdziwy program tych, którzy mówią tak. Jeśli Polska ma kiedyś tam, nie wiadomo kiedy, bo my mówimy konkretnie, potrzebna jest 3-4 kadencje, ma osiągnąć poziom Zachodu, to musi być pod każdym względem taka sama. Otóż nie musi, proszę Państwa. Polska może zachować swoją tożsamość i Polska może i musi być wyspą wolności. Nie no, wspaniałe przemówienie. Wspaniałe przemówienie. Bardzo dobre. I proszę Państwa, może można powiedzieć, że pokrótce, ale bardzo pokrótce, opisałem tą alternatywę. Bo z jednej strony jest to, co myśmy uczynili i co my uważamy za ważne, czego chcemy bronić, a z drugiej strony jest to, co głoszą nasi przeciwnicy. Ale może nawet mniej ważne jest to, co głoszą, bo oni różne rzeczy zawsze głosili. Nie warto było nawet specjalnie tego studiować, bo praktyka była w gruncie rzeczy zawsze ta sama. Możemy po prostu wrócić do tego, co było przed 2015 roku. Po raz kolejny odbudowywać postkomunizm, bo on się raz po aferze Rywina zachwiał i został przez PO odbudowany. Albo możemy iść do przodu, budować tą polską wersję państwa dobrobytu. Naprawdę silną, wielką Polskę. Polskę wolnych Polaków. Ale to zależy od decyzji społeczeństwa. 13 października ta decyzja zapadnie. Od jutra to będą 2 tygodnie. I te 2 tygodnie trzeba, szanowni państwo, przepracować. Trzeba dotrzeć do każdego, do którego można dotrzeć. I mówić o tym, że po pierwsze musi pójść na wybory. Bo ja wiem, że my mamy dobre notowania w sondażach. Tylko, szanowni państwo, sondaże wyborów nie wygrywają. Wygrywa je się przy urnie. A do urny idą ludzie. I wszystko zależy od tego, ilu spośród naszych rodaków do tej urny pójdzie. Jeżeli to będzie wysoka frekwencja, to zwyciężymy z całą pewnością. I dlatego pracujemy, szanowni państwo, proszę o tą pracę do 11 października, to będzie piątek, do północy. Przekonywać każdego. Od jednego głosu może zależeć to, kto będzie posłem. Na przykład to, ile będziemy mieli w tym okręgu posłów. 10 czy 11. Zejdźmy troszkę na ziemię. 6 czy 7. Otóż, szanowni państwo, od 1000 głosów naprawdę może zależeć od tego, czy będziemy mieli tą potrzebną większość, czy też nie. I też chcę bardzo mocno podkreślić znaczenie wyborów do Senatu. Trzeba bardzo twardo o to walczyć, bo tutaj jest najtrudniej. A większość w Senacie jest nam też bardzo potrzebna. Szanowni państwo, praca do ostatniego dnia, praca pełna determinacji, nawet mogę powiedzieć zaciekłości w tym dobrym tego słowa znaczeniu. I wtedy przyjdzie to, czym powinniśmy, mówię tutaj o krzyku, zakończyć tą część naszego spotkania. Zwyciężymy? Zwyciężymy. Dziękuję.
Dziękujemy za te wspaniałe słowa, tą mobilizację, tą pozytywną energię. Zwyciężymy, dokładnie. Dziękujemy, panie prezesie. Dziękujemy. Ta mobilizacja. Każdy członek Prawa i Sprawiedliwości, sympatyk, przekonujemy do samego końca. Wygramy te wybory. Ale żeby je wygrać, nasza drużyna, prawda, dziękuję państwu, żeby wygrać, nie nasza najwspanialsza drużyna Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim musi pokazać siłę i determinację. Mamy lidera listy w okręgu lubuskim. Pan prezes Marek Ast, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, lider listy Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze i Gorzowie i okręgu lubuskim. Wielkie brawa, szanowni państwo. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Panie prezesie, koleżanki i koledzy, szanowni państwo, pozwolicie, że rozpocznę nietypowo od podziękowań. Rozpocznę od podziękowań, ponieważ zbliżające się wybory oznaczają niechybny koniec tej kadencji Sejmu. Po 4 latach rządu Prawa i Sprawiedliwości Polska jest jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Europie i w świecie. Mamy rekordowo niskie bezrobocie. Mamy stały wzrost PKB. Mamy rekordowe dochody budżetowe, którymi państwo polskie, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, dzieli się ze społeczeństwem. Miliardy złotych dzięki programom 500+, 300+, piątce Prawa i Sprawiedliwości trafiają do polskich rodzin. Doceniamy to szczególnie tutaj, w województwie lubuskim, gdzie jeszcze do niedawna obszarów ubóstwa i wykluczenia było tak wiele. Dzisiaj tysiącom Lubuszan, milionom Polaków żyje się po prostu lepiej. I o tym, proszę państwa, musimy mówić. Musimy się tym chwalić. Bo jako obóz Prawa i Sprawiedliwości, ale też jako społeczeństwo, jako wspólnota, osiągnęliśmy ogromny sukces. Jednym słowem, daliśmy radę. Ale ten wielki sukces nie byłby możliwy bez waszego zaangażowania, bez waszego wsparcia, was obecnych tutaj na sali, członków Prawa i Sprawiedliwości i sympatyków, ale też wszystkich tych, którzy tę naszą konwencję oglądają w telewizorach, w internecie, wszystkich tych, którzy trwali przy nas, kiedy wściekle atakowała nas totalna opozycja. Wszystkim tym, którzy dodawali nam otuchy. Wszystkim tym, którzy zaufali nam, którzy zawierzyli w nas program, chcę serdecznie podziękować. Dziękuję państwu. Ale osobne słowa podziękowania mam dla moich koleżanek i kolegów parlamentarzystów, dla pani europoseł Elżbiety Rafalskiej, naszej minister, za to, że tak wspaniale realizowała programy socjalne, łącznie, jak to ona mówi, z 500-ką. Dzisiaj cieszymy się, że Elu jesteś w Brukseli, że będziesz nas tam godnie reprezentować. Dziękujemy cię. Chcę podziękować panu posłowi Jerzemu Maternie, który jako wiceminister gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej tak dzielnie walczył o żeglowienie Odry, innych
rzek w naszym regionie i który bez względu na funkcję pełnioną zawsze zabiega o infrastrukturę drogową i kolejową w naszym województwie. Jurku, dziękujemy serdecznie. Dziękuję naszej nowej pani poseł Elżbiecie Płonce za te wszystkie lata pracy w samorządzie województwa. Elu, twoje doświadczenie w samorządzie województwa i doświadczenie jako lekarza na pewno przyda się w parlamencie. Chcę podziękować Jackowi Kurzępie, panu posłowi, za jego zaangażowanie w pracę z młodzieżą, w pracę na polu oświatowym, szkolnictwa wyższego. Panie profesorze, dziękujemy. Również panu posłowi Arturowi Zasadzie. Kończy Artur już swoją karierę parlamentarną, ale dziękuję za tę współpracę w Sejmie i tutaj, w regionie. I życzymy ci, Artur, ktoś jeszcze się uchowa, wiesz. Sukcesów. Ktoś się jeszcze tu ukryje. Jeszcze Kościół katolicki się trochę ukryje, rozumiesz? Ale idzie. To nie to, że Zachód. To idzie Satan. To nie to, że Zachód. To idzie Satan. Satan. W województwie lubuskim świetnie współpracuje z samorządami. A tu polityka. Dni ostatnie tego złego systemu naszego regionu. Władku, dziękujemy ci serdecznie. Ale proszę państwa, szczególnie gorące słowa podziękowania chcę skierować do osoby, bez której nie byłoby tego dobrego czasu dla Polski, dla osoby, która od samego zarania III Rzeczpospolitej miała jasną wizję tego, jak Polska ma wyglądać. Polski solidarnej, bezpiecznej, zasobnej, sprawiedliwej i wolnej. I ta wizja Polski bezpiecznej, solidarnej, wolnej ziszcza się na naszych oczach. Jest wśród nas pan premier Jarosław Kaczyński. Panie premierze, dziękujemy. Dziękujemy za to, że pan jest wśród nas i za to, co robi pan dla najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Mamy dzisiaj Polskę coraz bardziej zasobną, bezpieczną, chciałoby się powiedzieć sprawiedliwą, ale dobrze wiemy, że na polu wymiaru sprawiedliwości jest wiele do zrobienia, ale na pewno mamy Polskę solidarną i wolną. I aby ten dobry kierunek został utrzymany, mamy w przeciwieństwie też do naszych oponentów program. Program, który jest gwarancją tego, że Polska w kolejnych kadencjach będzie się rozwijała, ale ten program jest również gwarancją dla rozwoju naszego województwa, dla rozwoju lubuskiego. Bo chciałbym zapewnić. Chciałbym zapewnić, że te inwestycje infrastrukturalne, które są w regionie prowadzone, będą kontynuowane i będą też nowe inwestycje. Będzie kontynuowana oczywiście modernizacja magistrali kolejowej Odrzanka, linii kolejowych na północy województwa. Będzie oczywiście przywrócona do stanu świetności autostrada A18. Rozpisane są już dwa przetargi na wykonanie kolejnych odcinków na A18. Proszę państwa, no w trakcie tej kadencji w granicach administracyjnych województwa ukończyliśmy już budowę S3, kończymy most na rzece Odrze, ale będą też w województwie mosty kolejne, także też o tym chcę zapewnić. Dla miast powiatowych ważne są obwodnice. Dzisiaj realizowane są już obwodnice w Strzelcach Krajeńskich, w Kostrzynie, Krośnie Odrzańskim. A nie tak dawno, nie dalej jak w zeszłym tygodniu, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny dla obwodnicy Wschoby.
a w przygotowaniu są kolejne programy na kolejne miasta. Dalej, proszę Państwa, szerokim strumieniem będą płynęły środki w ramach Funduszu Dróg Lokalnych na modernizację i budowę nowych dróg w powiatach, w gminach. Rzecz niebywała. Wszystkie wnioski samorządów, które wpłynęły do wojewody, zostały załatwione pozytywnie właśnie na realizację zadań z Funduszu Dróg Lokalnych. Także jeszcze raz wielkie dzięki, panie wojewodzie. 300 milionów złotych będzie na ten cel przeznaczone. Ale oczywiście będą realizowane również inne zadania. Będzie kontynuowana ta dobra polityka społeczna. Jej zapowiedzią tego kierunku jest już słynny dzisiaj hat-trick Jarosława Kaczyńskiego. Ta zapowiedź podniesienia płacy minimalnej, jakże ważna dla mieszkańców naszego regionu. Proszę Państwa, regionu, który jednak odstaje, jeżeli chodzi o średnią płacę, od tych, które w tym rankingu przodują. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, jaką politykę prowadzimy my, a jaką nasi oponenci. Nasi oponenci mówili, jeżeli wam płaca nie pasuje, jeżeli nie znajdujecie tej pracy, wyjeżdżajcie za granicę. To było ich pojmowanie też wolności. My stwarzamy warunki do wyborów, do tego, aby młodzi ludzie mogli realizować swoje aspiracje i gonić marzenia. Tak my właśnie pojmujemy wolność. Mówił o tym pan prezes. Ale też warto bronić naszych programów socjalnych. Przede wszystkim 500+, bo nasi oponenci oficjalnie zapewniają, że nic w tej sprawie nie zmienią, ale już indywidualnie w regionach, chociażby dzisiaj, senator Sugocki powiedział, ten program wymaga korekty, a my dobrze wiemy, że słowo korekta jest eufemizmem. Tak naprawdę chodzi im o to, aby te programy zlikwidować. My nie pozwolimy na to. Ale proszę Państwa, aby ten znakomity program zrealizować, potrzebna jest dobra drużyna. Drużyna wybrana z najlepszych. I taką drużynę mamy. Za chwilę ją tutaj na scenie przedstawimy. Ale nim to się stanie, jeszcze pozwólcie, że powiem kilka słów o jednej sprawie. O tej, o której też wspominał pan premier. A mianowicie w cieniu kampanii wyborczej do Sejmu toczy się kampania do Senatu. Dla nas naprawdę Senat jest równie ważny jak Sejm. I w tym regionie mamy szansę. Mamy trzech znakomitych kandydatów, którzy odważyli się stanąć w szranki. I o nich chciałem powiedzieć. W Gorzowie startować będzie Marek Surmacz. Twardy polityk, który swoim doświadczeniem z całą pewnością będzie znakomicie reprezentował Lubuskie w Senacie. W Zielonej Górze dr Zbigniew Kościk. Świetny dyrektor i znakomity samorządowiec. I w regionie nowosolskim Klaudiusz Balcerzak. Wielki patriota. Legenda. Pionier przemysłu mięsnego w naszym regionie i też były poseł. Takich mamy kandydatów i proszę o wsparcie dla nich w tych ostatnich dniach kampanii i proszę o oddanie na nich głosów, bo oni na pewno nie zawiodą. Proszę Państwa, pozostało mi jedynie jeszcze w waszym imieniu pozdrowić stąd, z Zielonej Góry, Gorzów, ziemię lubuską i całą Polskę. Jedziemy dalej. Za te słowa, które mobilizują, które dają nam jeszcze więcej siły do działania. Szanowni Państwo, najlepsza drużyna Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu i Senatu w okręgu numer 8. Zapraszam serdecznie wszystkich kandydatów do Sejmu i Senatu.
Z Zielonej Góry wracamy do studia w Warszawie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Na zegarach 17.33. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko. Za nami konwencja kolejna, druga dziś, konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, a w studiu komentator Adam Buła, Polska The Times. Kłaniam się ponownie. Jakub Pacan, portal tysol.pl. Witam. Witam serdecznie. I Mirosław Skowron, Super Express. Witam Państwa. Dzień dobry. Panowie, przed tym jak przenieśliśmy się do Zielonej Góry, wspominaliśmy o tej konwencji tematycznej, zdrowotnej Prawa i Sprawiedliwości w Opolu. Jeśli pozwolicie za chwilę, ale 24 godziny, żebyśmy zaczęli rozmowę od tego, co wydarzyło się właśnie w Zielonej Górze, od tych rzeczy, które utkwiły Wam w pamięci po wystąpieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Później występował jeszcze lider regionalnej listy Marek Ast. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił m.in. o tym, że Prawo i Sprawiedliwości zależy, by Polska na przestrzeni dwóch, trzech kadencji była wyspą wolności, dobrobytu. Mówił o walce ze smogiem, mówił o tym, że poprzednicy szerzyli przemysł pogardy, postkomunizm szkodził Polsce, a ta decyzja, którą Polacy podejmą 13 października, jeszcze jest postkomunizm. Zobacz, o charakterze ustrojowym, do tych kilka w umysłach rzeczy, sędziów, przyznać, to jeszcze oni chcą, a co panowie zapamiętali, komuchom dać pieniądze, komuchom dać te co utracili. Imponderabilia, które zawsze towarzyszyły Prawo i Sprawiedliwości. To, co on powiedział, to właściwie towarzyszyło, dlatego mówił też o porozumieniu centrum PiS-owi od zawsze. A myślę, że dlatego to przypomniał, że jednak te elementy diagnozy stanu państwa były trafne, co też widzimy, chociażby widzimy po frekwencji wyborczej i po tym, jak PiS wygrywa te wybory. To były takie elementy przede wszystkim egalitarne, czyli ten zrównoważony rozwój, czyli to wyrównywanie różnic między bogatymi a między biednymi, czyli robienie takiej amortyzacji dla tych osób biedniejszych. Drugie to było też budowanie, te elementy konserwatywne, czyli budowanie nowej wspólnoty, oparte jakiś ład konserwatywny i też odrzucenie tego postkomunizmu. I też trzecie to były takie elementy, odrzucenie właśnie postkomunizmu, tych postkomunistycznych elit i sanacja.